Siema, jestem Urbia, to kolejny odcinek na tym kanale FIFA 23 Kariera Arką Gdynia. Jeszcze przed zaczęciem tego odcinka zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję macie na ekranie. Jak to zrobić, to samo musicie zrobić tam na dole pod filmem, żeby nie przegapić najnowszych odcinków z Kariery Arką Gdynia. Oraz wpadajcie na Twitcha, gdzie niedługo zaczną się streamy, bo wracałem we wakacje, tutaj macie na ekranie. Dobra, już się przeskazam, zapraszam do oglądania. Siema. Dobra, czyli jesteśmy już w grze. I co? Poeksperymentowałem z ustawieniami OBS-a, więc dałem najlepszą optymalizację z 2021 roku, bo taki poradnik znalazłem tylko, więc teoretycznie powinno być lagów. Przetestujemy to na meczu ze Skrom i z Lechią. Oczywiście ja tego nie będę widział, bo nagrałem całym ciągiem. Potem Stal Rzeszów, to będzie symulacja i w następnym odcinku te całe dwa miesiące zagramy. Dobra, teraz jeszcze składu nie będziemy ustalać. Pominiemy sobie to okienko transferowe, bo raczej nie będę kupował nikogo. Przecież jednego piłkarza mam jeszcze w głowie. To był komentarz z jednego widza, ale nie sprowadzę go. Chciałem kupić Lukę za Randię, ale chyba się to nie uda. Dobra, szukałem sobie może jakiegoś skrzydłowego w ekstraklasie, żeby trochę przedłużyć ten odcinek, bo ostatnio było delikatnie krótko. Ale my nie mamy czasu, żeby ich obserwować. Możemy w ciemno brać, ale czy branie zawodników w ciemno ma jakiś sens? No tak średnio. Gio jest pożyczony. Pewien pomysł. Czyli on nie dojdzie do skutku. Więc tak. Pyrka. I Kasper Chodyna. A jeszcze sprawdźmy lewych pomocników. Może ktoś ciekawszy będzie. Kurde, Dawid Błanik to by mogła być fajna oferta. Fajny zawodnik. Dobra, pójdziemy po wypożyczenie Pyrki. A jeżeli się nie uda wypożyczyć Pyrki, to sięgniemy po Dawida Błanika. Kacper Chodyna? Nie. Dawid Błanik. Myślę, że tak, nie wiem. 100 tysięcy? Zacznijmy od kwoty 90 tysięcy złotych. 145, nie, dobra. To bez procentu od sprzedaży i możemy dodać 10 tysięcy euro. Dobra, 175. Myślę, że to będzie dobra oferta, bo Dawid Błanik chyba będzie wysoko oceniony. Więc taki, miałem, tam widziałem komentarz, żeby sprawdzać piłkarzy z zagranicy, tam chyba Brazylia, Hiszpania. Tu macie te komentarze, że wam się wyświetla, bo pewnie nie jestem. Ale nie mam pomysłu kogo, wolę tak, wiecie, nie sprowadzać byle kogo. Nie sprawdzałem, też jest komentarz był, żeby ściągnąć zawodników, którzy kiedyś grali w Arce, dlatego chciałem ściągnąć Lukę za Randię. Ale nigdzie go to nie było. Dobra, 270 tysięcy za Dawida Błanika, jak dostanę, nie ma problemu. No i chciałem tego Lukę za Randię, ale nie było go, więc ten Błanik taki sprawdzony. Będę skautował sobie właśnie Brazylię, Hiszpanię, tam kogo tam pisaliście, więc następne okienko będą takie transfery. Głównie następne okienko chciałbym brać piłkarzy jednak za darmo, jeżeli się sytuacja oczywiście nasza nie zmieni, bo na razie mamy pewną ekstraklasę, ale to może się zmienić, bo to jest dopiero początek sezonu. Dawid Błanik, 64 overalla, nie jest źle. Dobra. Dobra, tu już się nic nie wydarzy, to widzimy się po tym przesumowaniu. A nie, dobra, nieważne, bo jednak mogę pominąć. W końcu to dali, bo nie tak kiedyś. 1 000 000. To nam daje duże możliwości, nie?
to jest prawie 1 000 000 euro i on, dobra, ja to akceptuję, bo to jest 1 000 000 euro i Milewski do nas dopiero odejdzie zimą od nas, więc mamy bardzo dużo czasu, żeby znaleźć jakieś ewentualne dobre zastępstwo z Sebastiana Milewskiego. Chyba, że teraz już Milewski odejdzie, to... Tak, na początku następnego okienka. Dobra, to chill. Dobra, wejdźmy do match dayu. Bo tak... No widzicie, Skra jest na 5 pozycji, nie? Lechia jest 6, czyli dwa teraz ciężkie mecze i potem Stal Rzeszów 14, to będziemy mogli przesymulować. Dobra. Zarządzałem drużyną i wyjdziemy sobie tak. Ale zlaga mnie przy sobie. Dobra. Miejsce Mateusza Bartolewskiego. Pan, który dawno nie grał. Jerzy Tomal. Na lewej stronie zagra Dawid Błanik od razu w debiucie. Tutaj Sebastian Milewski. Prawe wahadło. Omran Hajdary. Tutaj dobra zmiana była, ale z przodu Filip Szymczak jednak, a nie Karol Czubak. Dobra, tylko jeszcze Rymaniaka zamienimy stronami i opaskę kapitańską Michał Marcjanik. No, oby się to nagrało, nie, bo nagrałem, jakby włączyłem tylko skrótem klawiszem nagrywania i nie wiem, oby się to nagrało, będzie lipa jak nie. Dawid Błanik może mieć numer 7. Dobra, to przechodzimy do spotkania ze Skrą Częstochowa. Dobra, jesteśmy już po meczu ze Skrą, tylko zremisowanym. Możemy stracić pozycję lidera. Nie, trudno, dobra. Teraz są derby. I derby gramy u siebie, więc trzeba mądry skład wystawić. Więc tak, trzeba mocno zabezpieczyć środek pola. Z przodu wyjść mega ofensywnie, czyli Karol Czubak, Juan Kapani i Kasper Skóra, nie Filip Szymczak. Lewa strona może zostać Dawid Błanik. Chociaż nie, inaczej. Tu w środku obrony Michał Gurgul z Jerzym Tomalem. Na lewym wahadle sobie w tym spotkaniu zagra Mateusz Bartolewski. Coś jeszcze w sumie? Nie, chyba tyle. I były chyba lagi, tak mi się wydaje. Zaraz spróbuję ustawić jeszcze inny encoder, na którym nigdy nie grywałem i nie wiem, czy w ogóle meczu przez to się nie straci. Mecze przez to nie straci, ale dobra. Zobaczymy. W ogóle na następny mecz będziemy musieli wyjść tak najmocniejszym składem pod względem overalla, bo to się w symulacjach liczy. Dobra, idziemy do meczu. Dobra, jesteśmy po derbach Trójmiasta, których niestety chyba nie zobaczycie, bo rozwaliło mi się całe nagranie. Ale z jednej strony dobrze, przegraliśmy 3-0 z Lechią u siebie. Zagraliśmy fatalnie, nie umieliśmy wykończyć sytuacji. Wykończenie było jeszcze gorsze niż ze Skrą Częstochowa.
Ale chyba jest plus tego meczu. Jedyny, że chyba takich dużych lagów nie było, bo jak grałem, to nie odczuwałem, więc chyba znalazłem dobre ustawienie encodera, ale to przekonam się w kolejnym odcinku, bo dzisiaj jeszcze tylko symulacja meczu ze Stalą Rzeszów i przepraszam was, że tak to wyglądało, ale no. Za to chyba puszczę cały mecz ze Skrą Częstochowa, żebyście materiał był w miarę długi. Ogólnie trzeba wrócić do domyślnych ustawień, taktyki, bo albo formację zmienić, bo drużyna strasznie fatalnie zagrała. Dobra, Jerzy Tomasz tu, w środku sobie zagra teraz Martin Dobrotka, na lewej Dawid Gojny, lewa Hajdary, prawa Błanik, Milewski ten, Kapani i z przodu Czubak. Dobra. No, czyli mecz ze Skrom będziecie widzieć cały, bo po prostu przepraszam, ale rozwaliło mi się nagranie z tych derbów. No i trudno. Dobra. Szybko symulujemy ten mecz w ten sposób oglądania. Na Wadziarkowcy, tylko zwycięstwo. Trzeba w końcu się przełamać. Dobrze, Dobrotka. Ależ dobrze wymieniamy piłę. Błanik. Błanik. Czubak. Nie ma gola, broni Peksa. Dobrze, Gojny. Czubak, gol. Gojny. Kapani, ale uderzmy. Nie bawmy się z tą piłą, tylko szukajmy strzału. Uderzmy. Dobrze. Błanik. Ależ dobry rajd Błanika. Poprzeczka. Dobra, dominujemy Stal, ale nie podoba mi się to, że znowu nie ma wykończenia. Uwaga, bronimy to, wybronimy. Jeżeli w następnym odcinku zagram jeden mecz, i od razu po nagraniu, jakby sobie obejrzę, jeżeli będą lagi, to każdy mecz będzie wyglądał po prostu tak, że będziemy go symulować, więc może to będzie symulowana kariera, jeszcze zobaczymy, oby nie było lagów po prostu w następnym odcinku i tyle. Coś tu się mi nie podoba z ustawieniem. No właśnie. Oj, teraz za łatwo daje się ograć Jerzy Tomal. Dobra, bronimy się. Dawaj, Marsjanik. Nie odpuszczę. Brawo, Michał. No więc następny odcinek pewnie będzie cały symulowany, bo szczerze będą te lagi, chociaż jeszcze się zobaczy. Tylko że jak tu podczas symulacji też są lagi, to będą tylko szybkie wyniki. Dobra, do przerwy 0-0, ale tu trzeba zrobić jedną zmianę, bo on ma dętkę i na razie tyle. Oj, to chyba zły doping z Rzeszowa się wgrał. Tak, bo się doping Wisły wgrał, XD. Błanik. Kapani! Pięknie, prowadzimy do zera, tylko doping się teraz wyciszył. Zamiast stracić głupie bramki, robimy dwie zmiany.
Luang Kapani. Dobra, Zabłanika, Kacper Skóra i Zamilewskiego Bednarski. Gojny, Szymczak, Janusz Gol. Niepotrzebnie dogrywał, mógł strzelać Janek. Niestety, 1-1, błąd Czarka Miszty. Szkoda, bo chwyci kolejny remis. Albo jeszcze porażka tej. Nie, wybijamy. Dwa jeden w plecy, super. Co ta Arka gra? Miało być odczarowanie Arki, a tu będzie tak sam scenariusz jak Arka, czyli dobrze, zaczynamy sezon i kończymy fatalnie. Ale sobie jebał pies tu. Śmieszna ta przyśpiewka trochę. Śmieszne i żenujące to jest nasz poziom gry też trochę. Brawo, wbijamy. Dobra, przegrywamy. Pierwsze spotkanie przegrane w Rzeszowie na ciężkim terenie. Arka w rzeczywistości też przegrała w Rzeszowie. No i co, ja dziękuję za dzisiaj. Żegnam się, widzimy się w sobotę, bo teraz odcinki będą się pojawiać dwa razy w tygodniu, bo są wakacje. Trzymajcie kciuki, żeby można było pokazać mecz, a nie tylko symulować, żeby tych lagów nie było. Siema.